I went walking the dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. We will make the world metal again. Have you run your fingers down the wall? Have you felt your neck skin cold when you're searching for the light? Sometimes when you're scared, just take a look at the corner of the room. You sense that something's watching you. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Let's go, ready? Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Bye, folks. There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell, to hold their prestige and power at your expense. And that's what's been happening. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. As an example, just one single trade deal they'd like to pass involves trillions of dollars controlled by many countries, corporations, and lobbyists. For those who control the levers of power in Washington, and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. For them, it's war. And for them, nothing at all is out of bounds. This is a struggle for the survival of our nation. Believe me. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The establishment and their media enablers wield control over this nation through means that are very well known. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, lie, lie. And then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary.
The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals. Our great civilization here in America and across the civilized world has come upon a moment of reckoning. We've seen it in the United Kingdom, where they voted to liberate themselves from global government and global trade deals and global immigration deals that have destroyed their sovereignty and have destroyed many of those nations. But the central base of world political power is right here in America. And it is our corrupt political establishment that is the greatest power behind the efforts at radical globalization and the disenfranchisement of working people. Their financial resources are virtually unlimited. Their political resources are unlimited. Their media resources are unmatched. And most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited. 12 kwietnia 2020 roku. Przepiękny dzień, słoneczny. Dzisiaj mamy tak zwaną Paschę, jeśli chodzi o tradycję Kościoła rzymskokatolickiego. Apostoł Paweł pisał, że w nim mamy wolność. W Jezusie Chrystusie mamy wolność. A jaką wolność właśnie nam oferuje dzisiaj ten świat, gdzie jesteśmy w dobie pandemii, tak zwanej koronawirus, gdzie nie wolno nam wychodzić praktycznie z domu, bo może się to kończyć różnego rodzaju mandatem ze strony policji, która zatrzymuje i kontroluje. I właśnie taką wolność oferuje nam dzisiejszy świat. Tak jak mówię właśnie, bardzo pięknie dzisiaj rano rozpoczął właśnie ten dzień paschalny prezydent włoski Giuseppe Conte tymi oto słowami. Sono giorni anche particolari perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, una festività che è radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica. Pasqua significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio, e il passaggio è anche il riscatto dalla schiavitù all'Egitto. Dalla schiavitù all'Egitto. Taka osoba jak prezydent nie może się w ten sposób przejęzyczyć. Czyli, że co? Że wychodzimy z niewoli do Egiptu, czyli do nowej niewoli, do nowego systemu dyktatury. Prezydenci, niestety, oni w ten sposób się tak porozumiewają. Te ich przemówienia publiczne to po prostu jest nic innego jak między sobą właśnie przekazywanie informacji w taki właśnie jakby zakodowany sposób mówienia. Niby to jakieś przejęzyczenie słowne, a wcale tak nie jest. Oni po prostu tak sobie grypsują. No, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że właśnie na temat tego nowego Matrixa, którym jest właśnie szukaj i niszcz. Wyszło przecież takie nowe rozporządzenie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Ono zostało ogłoszone, że władze będą miały prawo
prawda, w celu na przykład wykrycia jakiejś osoby, czy nie jest zarażona wirusem, mają prawo wejścia do naszych mieszkań i zlokalizować taką osobę i ją po prostu z domu wyprowadzić. To jest naprawdę bezprawie, które zaczyna wchodzić właśnie w system tego nowego świata. Dużo się mówi teraz o Trumpie, tak samo wygląda na to, że no naprawdę on z pewnością chyba nie jest tym zapowiadanym antychrystem, który ma przyjść, ale w świetle, w jakim teraz się ukazuje Trumpa, takiego właśnie wybawiciela, który teraz będzie wprowadzał porządek, niszczył te wszystkie sekty i elity kabalistyczne, oczyszczając tego brudu. No niestety, to co teraz się dzieje, to bardzo dobrze pasuje właśnie do Apokalipsy Jana, do właśnie 17 rozdziału i jeśli dobrze pamiętam 17 werset, gdzie jest właśnie napisane, że po prostu szatan zaczyna niszczyć swoje narzędzia, prawda? Szatan zaczyna niszczyć swoje narzędzia. Dlatego powiem tylko tak krótko, nie dajcie się zwieść iluzji co do postaci Donalda Trumpa, bo postać, która tak naprawdę się za nim ukrywa, jest przedstawiona zaraz na samym początku tego kolejnego nagrania. A ja z wami się żegnam w tym pięknym dniu paschalnym i do następnego nagrania. Right. Four, three, two, one. Scanning the scene in the city. Tonight, we're looking for you to start up the fight. There's an evil feeling in our brains. But there's nothing new. You know, it drives us insane. Running on our way. Hiding. You will pay dying. 1,000 deaths. Running on our way. Hiding. You will pay dying. 1,000 deaths. Searching. Seek and destroy. Come on, folks. Searching. Give it to me. Seek and deport. Searching. Seek and destroy. Go ahead, say it again, but louder. Searching. Seek and deport. We will make America metal again.